Witajcie, dzisiaj mamy 11 października 2022. Jest to wtorek. Aktualnie sorgo zostało skoszone wczoraj, 10 października. Pryzma zrobiona. Aktualnie tutaj talerzuję pole, żeby to wymieszać, to ścielnisko trochę. Będzie rozwieziony obornik na pole. Zobaczymy, ile starczy. Chcemy na te tutaj 5 hektarów rozwieźć, bo tak obliczamy, że pewnie to starczy. No i gnojówka też pójdzie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o uprawę tutaj ścierniska. Pojadę wam pokazać też kopiec, jak jest zrobiony, jak to wyszło, ile masy. No wiadomo, nie ma co się spodziewać, że o, widzicie sorgo, takie wysokość gdzieś miejscami. Nie ma co się spodziewać, że w tym roku był szał, jeśli chodzi o masę. Plon, można powiedzieć, że może taki przybliżony do żyta. Kopiec jest trochę inaczej uformowany, ale może ciutkę mniej niż żyto, albo trochę więcej, ale na pewno można powiedzieć, że porównywalny coś w okolicach żyta, jeśli chodzi na kiszonkę. No jeżeli porównamy, że mam żyto na kiszonkę plus to sorgo i podobna objętość, no to jakoś powiedzmy przetrwa się ten okres do następnych zbiorów, ale trzeba będzie coś myśleć na temat paszy, żeby zabezpieczyć się na przyszłość, jeśli pozwolą na to pola, pogoda i inne plony. To zaraz wam pokażę, pojadę do kopca, wam pokażę, co i jak wygląda. Jeśli chodzi o pryzmę, tutaj mamy zrobioną, pewnie trochę wiatr będzie słychać, jeśli chodzi o nagrywanie, ale nic nie poradzę. Pryzma około 45 metrów długości, gdzieś tak pewnie jak siądzie jeszcze ta pryzma, to będzie średnio 1,5 metra wysokości i około chyba 10 metrów szerokości jest. Więc no, jakiś zapas paszy jest, coś się udało skosić. Na pewno z tych 14 hektarów ten plon byłby większy. Jeszcze raz taki kopiec przynajmniej byłby, ale tak to wygląda. Dużo soków też puściło, bo dużo, no można powiedzieć, że wilgotność tego była duża. Nie zdążyło to nawet zrobić suchej masy większej, więc trochę tych soków puszcza tego wszystkiego, tej wody. Tak to wygląda. Przyjedzie obsypnik jeszcze, żeby to obsypać. My tutaj tą folię rozłożyliśmy i przysypaliśmy lekko ziemią, żeby wiadomo, to nie fruwało wszystko. Ale obsypnikiem przyjedzie i to po prostu okryje kopiec. Tam mamy z żyta i sami widzicie, że ten kopiec, można powiedzieć, trochę niższy jest. To przybliżę trochę na ekranie. Więc on jest bardziej płaski i trochę szerszy niż ten tutaj. Tu akurat obornik nie przyjdzie na tym polu, bo na obornika nie starczy i po prostu wiosną raczej tutaj będziemy rozwozić, bo wszystko mamy zasiane w oziminach. No i żeby ten obornik, który będzie gromadzony teraz przez okres zimowy, to żeby po prostu wywieźć go, bo tak do sierpnia, po żniwach, żeby coś stało na płycie obornikowej, to mógłby być problem z magazynowaniem później tego obornika. Tak to wygląda, krótka relacja, jeśli chodzi o to, co tutaj się zadziało w naszym gospodarstwie. Skoszone zostało to wszystko, ładnie pocięte, drobniutko, więc powinno się zakisić ładnie. Zobaczymy, sam jestem ciekawy, jak to otworzymy za jakiś czas. Najpierw musimy skarmić żyto, a później po prostu myślę, że pewnie w nowym roku będzie otwarty kopiec tutaj z sorga, tak? Kubotą akurat talerzuje. Na tyle jest wilgoci, że się, powiem wam, że się talerze obklejają trochę, ale to tragedii nie ma, no tyle to się jakoś po prostu zrobi. No i tutaj tym wałem też tak ładnie trochę jakoś tam zagęści, co więcej trzeba jak na ten czas. Wilgoć raczej nie wyparuje, bo już mamy jesień. Tak to wygląda. Co dalej?
postaram wam się pokazać i trochę opowiedzieć o mieszance poplonowej Barenbrook Milkway Poplon, bo mamy zasianą, więc jakaś, można powiedzieć, pasza na przyszły rok już rośnie, ale to w następnym materiale, bo chciałbym to sobie podzielić, żeby nie wszystko w jednym materiale filmowym, że w razie czego ktoś będzie chciał wrócić, obejrzeć albo coś, no to co będzie go tam po prostu interesować. Krótko chciałem wam to opowiedzieć, długo wam nie będę zabierał czasu. Taka krótka po prostu relacja, no na pewno może i by była kukurydza, to może by i ten plon był lepszy, chociaż po życiu te kukurydze wiadomo różnie wyglądały, ale problem jest z dzikami, dlatego można powiedzieć 4 lata już nie siejemy kukurydzy i mamy spokój, tak naprawdę pola są oczyszczone z kukurydzy i nie ma problemu z dzikami. Czy będziemy siać sorgo na drugi rok, zobaczymy, czy coś innego, no czas pokaże, zobaczymy jak wiosna przyjdzie, jak ta mieszanka poplonowa też Barenbrooka będzie rosła, no i zobaczymy, czy sorgo posiejemy, czy faktycznie coś innego, na pewno nie kukurydzę, to już na pewno mówię wam, że na pewno to nie będzie kukurydza, ale przymierzamy się nad czymś innym posianiem, ale to zostawię to w tajemnicy. To dzięki za oglądanie, pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!